Halo, halo? Tu mówi kanał Balszoj, wiadomości dobre lub złe, ale zawsze prawdziwe. Nadajemy kolejny już 26 numer lotniczego przeglądu tygodnia lotniczego głosu w Twoim domu. W tym tygodniu czeka na Was dość długi serwis. I to nie tylko dlatego, że na świecie wydarzyło się całkiem sporo, ale także dlatego, że zdecydowałem się nieco rozszerzyć zakres naszego krajowego serwisu, w którym znalazło się nieco więcej informacji z nieco większej ilości dziedzin niż miało to miejsce zazwyczaj. Do najważniejszych informacji tego tygodnia należy chyba zaliczyć informacje, zgodnie z którą Czechy będą posiadały Centrum Szkoleniowe dla Pilotów F-35, które Wprawdzie zbyt szybko nie powstanie, ale w przyszłości może obsłużyć znaczną część ruchu z Polski, Niemiec yy, i kilku innych państw europejskich zainteresowanych pozyskaniem i wykorzystywaniem samolotów F-35. Natomiast jeśli chodzi o nasze krajowe podwórko, to warto wspomnieć o dostawie nowych śmigłowców dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. No, ale o tym porozmawiamy sobie później na początek naszego serwisu światowego tradycyjnie już informacje które z różnych względów nie załapały się na poprzednie wydanie lotniczego przeglądu tygodnia 25 października 2023 roku Meksyk władze meksykańskiego stanu Nuevo Leon otrzymały nowy śmigłowiec Black Hawk przeznaczony dla tamtejszych sił bezpieczeństwa Black Hawk dołączył do floty śmigłowców Fuerza Civil stanu Nuovo Leon i będzie wykorzystywany do walki z przestępczością. Aktualnie flota Fuerza Civil w Nuovo Leon składa się ze śmigłowców Bell 206L, Bell 212, Bell 412 i Eurocopter EC-145. Zakup Black Hawka został ogłoszony przez gubernatora Samuela García Sepulvedę w kwietniu ubiegłego roku. Nowa maszyna nosi ciemny kamuflaż i białą rejestrację Victor Charlie Alpha 10, co stanowi pewne zaskoczenie, gdyż maszyna powinna nosić już meksykańską rejestrację X-Ray Charlie, zarejestrowaną czy zablokowaną dla śmigłowców wykorzystywanych przez rząd meksykański. Maszyna, zakupiona przez meksykański stan, służyła wcześniej w szeregach US Army, gdzie nosiła numer 82 23 28 października 2023 roku Irak. Po zakończeniu prac modernizacyjnych bazy Al-Suwaria na terenie bazy w dniu 28 października ponownie otworzono szkołę wyższą irackich sił powietrznych. Głównym wykonawcą modernizacji bazy była koreańska firma Korea Aerospace Industries, która rozpoczęła negocjacje z Irakijczykami w 2014 roku. Modernizacja obejmowała m.in. zbudowanie nowych, wzmocnionych hangarów, dróg kołowania, a także stworzenia odpowiedniego zaplecza do rozstawienia nowoczesnych symulatorów lotu wykorzystywanych w procesie szkolenia. Na teren bazy już w drugiej połowie października przerzucono samoloty T50 IQ Golden Eagle oraz T6A Texan II, które w Iraku wykorzystywane są jako podstawowe maszyny szkolne. Samoloty te wykorzystywane są przez 203 Dywizjon Treningowy, natomiast T50 IQ wykorzystywany jest przez 204 Dywizjon Treningowy. 29 października 2023 roku Kirgistan, jak donosi Agencja Informacyjna Defensterk, władze Kirgistanu odebrały pierwsze zamówione drony wyprodukowane przez tureckiego Bajkara. Mowa o dronach Akinci i Aksungur, które zostały odebrane przez kirgiską straż graniczną. W ceremonii przejęcia nowego sprzętu uczestniczył prezydent Kirgistanu Sadyr Żaparow, który przy okazji przeprowadził inspekcję bazy nowych bezpilotowych statków powietrznych, a także spotkał się z pogranicznikami. Prezydent zauważył, że po raz pierwszy w historii jego kraju doszło do zakupu tak nowoczesnego sprzętu dla jednostek straży granicznej. Już wcześniej władze Kirgistanu zakupiły drony Bayraktar TB2, które również trafiły do jednostek straży granicznej. Jednocześnie od końca zeszłego roku w Kirgistanie trwają prace nad stworzeniem własnego drona budowanego z myślą o wojsku, który nosi wstępne oznaczenie SAARA02. Pierwszy egzemplarz tego drona został zaprezentowany w październiku ubiegłego roku. Trudno natomiast było powiedzieć, czy jest to już jakiś prototyp, czy dopiero pełnowymiarowa makieta. 29 października 2023 roku Nigeria. Na portalu X, czyli dawnym Twitterze, pojawiły się zdjęcia przedstawiające dwa pierwsze nigeryjskie śmigłowce bojowe T129 Atak. Na podstawie dwóch dostępnych zdjęć nie udało się ustalić zbyt wiele, ale wiele wskazuje na to, że obserwatorzy zdołali odczytać numery seryjne nigeryjskich śmigłowców. Pierwszy z nich nosi numer rejestracyjny November Alpha Foxrot 500, drugi zaś November Alpha Foxrot 501. Podczas pokazów lotniczych w Farmborough w 2022 roku. W rozmowie z CNN potwierdzono, że wytwórnia Turkish Aerospace Industries podpisała z Nigerią umowę na dostawę sześciu śmigłowców szturmowych T129 ATAK. Do końca bieżącego roku mają zostać dostarczone dwa kolejne śmigłowce przeznaczone dla Nigeryjczyków. Natomiast już od pewnego czasu nieoficjalnie w kuluarach pojawiają się informacje, zgodnie z którymi planowane jest zamówienie kolejnych sześciu maszyn T-129 przez rząd nigeryjski. 30 października 2023 roku Norwegia w związku z koniecznością wycofania floty europejskich śmigłowców Norwegowie podjęli decyzję o wprowadzeniu do służby nowych maszyn. Wybór władz w Oslo padł na amerykańskie śmigłowce. MR60R Seahawk, produkowane przez firmę Lockheed Martin, odpowiedzialną m.in. za budowę samolotów wielozadaniowych F-16 i F-35. Informacja o zamówieniu przez Norwegię sześciu maszyn przeznaczonych do operowania nad morzem została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej Lockheed Martina. Zgodę na dostawy śmigłowców dla Norwegii władze amerykańskie wyraziły już w kwietniu 2023 roku. Oprócz śmigłowców do Norwegii ma trafić także dodatkowe wyposażenie. Stany Zjednoczone zobowiązały się także do zapewnienia serwisowania i szkolenia personelu norweskiego. Dostawy sześciu śmigłowców dla Norwegii mają zakończyć się do 2027 roku. 30 października 2023 roku Czechy. Republika Czeska we współpracy z izraelską firmą Rafael Systems wzmacnia swoją obronę przeciwlotniczą, poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej. Zgodnie z doniesieniami Czechy zamówiły rakiety przeciwlotnicze dalekiego zasięgu i Derby ER produkowane przez izraelską firmę Rafael Systems. W sumie do Czech mają trafić cztery baterie Spider-C oraz 48 rakiet Iderby ER, które mają zostać dostarczone w latach 2025-2026. Baterie będą wykorzystywane w ramach kompleksu przeciwlotniczego Spider-C, czyli opracowanego przez firmy Rafael i Derby mobilnego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego i średniego zasięgu działającego w każdych warunkach pogodowych. System ma skutecznie zwalczać samoloty, amunicję krążącą oraz bezpilotowe statki powietrzne. Rakiety Eiderby ER mogą być przenoszone przez samoloty wielozadaniowe, ale na razie nic nie wiadomo na temat tego, by Czesi planowali integrację zamówionych pocisków ze swoimi samolotami wielozadaniowymi. 31 października 2023 roku, Czechy. Czeskie media poinformowały, że na terenie Czech ma w przyszłości powstać jeden z dwóch certyfikowanych ośrodków szkoleniowych dla pilotów przeszkalających się na samoloty F-35. Prawdopodobnie budowa i stworzenie podobnego ośrodka szkoleniowego jest możliwa dzięki umowie offsetowej zawartej przez Czechy przy okazji zakupu samolotów F-35. Przypomnijmy. Czesi podjęli decyzję o zakupie 24 samolotów. Przy okazji, Amerykanie zdecydowali się na przeprowadzenie dużych inwestycji w czeski przemysł zbrojeniowy w ramach tzw. offsetu, co ma umożliwić kooperację przy budowie pewnych elementów wyposażenia czeskich samolotów F-35. Skorzystają na tym m.in. państwowa spółka LOM Pracha oraz zależna od niej firma córka VR Group które wejdą we współpracę z Lockheed Martinem. Oprócz nich można jeszcze wymienić PBS Welka Bajc. Czesi będą budowali m.in. symulatory przeznaczone dla pilotów F-35, a także przeprowadzą szkolenia dla kilkudziesięciu czeskich pilotów oraz setek pilotów z innych państw europejskich. Szkolenie na terenie Czech ma przebiegać w trzech etapach. Najpierw szkolenie podstawowe na samolotach L39NG, następnie czescy piloci zostaną przeszkoleni w USA na samolotach F-35A, gdzie przejdą podstawowe przeszkolenie, a następnie powrócą do Czech, gdzie dokończą szkolenie, które najprawdopodobniej będzie odbywało się w mieście Cisław. 31 października 2023 roku Ukraina. Jak donoszą ukraińskie media, co miesiąc do Sił Zbrojnych Ukrainy dociera od 12 do 15 tysięcy dronów umożliwiających śledzenie w czasie rzeczywistym tego, co widzi kamera zamontowana na dronie. Tradycyjne drony są pilotowane z perspektywy pilota znajdującego się na ziemi, natomiast drony FPV są sterowane za pomocą kamery pokładowej. Wielkość dostaw musi budzić zaskoczenie, jednakże tylko jedna ukraińska firma Eskadron, produkująca drony od sierpnia 2022 roku, do końca grudnia bieżącego roku zamierza osiągnąć poziom produkcji w wysokości 4000 egzemplarzy różnych dronów. Miesięcznie. Według doniesień ukraińskich mediów już w przyszłym kwartale Ukraińcy mają regularnie otrzymywać około 30 tysięcy dronów miesięcznie. Cena jednego drona FPV ma wahać się od 12 000 do 27 tysięcy rywien. 31 października 2023 roku Federacja Rosyjska. Rosjanie poinformowali, że w rejonie wsi Molochne znajdującej się na Krymie Doszło do poważnego uszkodzenia przeciwlotniczego kompleksu S-300. Według doniesień pochodzących z niezależnej rosyjskiej agencji informacyjnej Astra, która powołuje się na własne źródła, w wyniku ataku przeprowadzonego na Molochne doszło do uszkodzenia kilku elementów systemu przeciwlotniczego, a także zasilającego system generatora dieslowskiego. Zdaniem rosyjskich dziennikarzy pracujących dla Astry, uszkodzenia mogły być spowodowane przez wystrzelenie pocisku Storm Shadow, którego nosicielami są m.in. samoloty SU-24, wykorzystywane przez Ukraińców do wykonywania zadań bombowych i uderzeniowych. Kolejne ataki miały miejsce w rejonie Sewastopola, gdzie doszło do uszkodzeń na terenie 475 samodzielnego ośrodka walki elektronicznej podporządkowanego dowództwu floty czarnomorskiej. Strat w ludziach najprawdopodobniej nie było. 31 października 2023 roku Iran. Według doniesień pochodzących z Iranu, państwo to w ostatnim czasie weszło w posiadanie własnego odpowiednika amerykańskiej amunicji krążącej Switchblade 300. Irańska wersja amerykańskiego Switchblade'a nosi oznaczenie SINA. Według doniesień irańskich agencji prasowych, Dron Sina może przynosić głowicę odłamkowo-burzącą o masie od 300 g do 1 kg, zaś jego zasięg lotu wynosi 5 km, a długotrwałość lotu dochodzi do 8 minut. Już wcześniej powstał podobny dron oparty na amerykańskim Switchblade 300, któremu Irańczycy nadali oznaczenie Mirai 521. Podobne prace prowadzone są także w Rosji, która w oparciu o Switchblade buduje swojego BAS80, którego ładowność wynosi około pół kg, ale docelowo ma sięgnąć nawet 2 kg. 31 października 2023 roku Stany Zjednoczone. Jak donoszą Amerykanie, na zakończenie szkolenia ukraińskiego personelu latającego, przygotowującego się do obsługi samolotów F-16, będzie potrzeba od 5 do nawet 9 miesięcy, które zostaną przeznaczone tylko na szkolenie realizowane na terenie amerykańskiej bazy w Arizonie. Warto podkreślić, że będzie to tylko to najbardziej podstawowe szkolenie. A doszkolenie z zakresu prowadzenia walk powietrznych będzie musiało być jeszcze dodatkowo przeprowadzone. Jednocześnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni do ośrodka szkoleniowego powstałego na terenie Rumunii mają zostać dostarczone samoloty F-16, które, zdaniem ukraińskich mediów, mają być wykorzystane do szkolenia pilotów pochodzących z sił powietrznych. Ukrainy. Jednocześnie Ukraińcy twierdzą, że do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Ukrainie będą potrzebowali co najmniej 150 samolotów F-16, ale nie bardzo wiadomo skąd mają te samoloty wziąć. 31 października 2023 roku: Japonia. We wtorek doszło do naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski helikopter. Natychmiast poderwane zostały samoloty japońskich sił samoobrony. Rosyjska maszyna została dostrzeżona nad wodami w pobliżu wybrzeża Półwyspu Nemuro we wschodnim Hokkaido około godziny 12:44 czasu lokalnego. W mediach zachodnich pojawiają się sugestie, że naruszyciel mógł być przepłoszony zarówno przez samoloty wielozadaniowe F-35, jak również F-15. Aktualnie zachodnie media przykładają większe znaczenie do faktu, iż wtorkowy incydent jest kolejnym przypadkiem naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej w ciągu ostatniego roku, a nie do tego, jaki był konkretnie jego przebieg. 31 października 2023 roku, Turcja. Jak donoszą Turcy, przeprowadzone zostały kolejne testy nowego drona Anka 3. Nowy dron posiada silnik turbowentylatorowy. Jego maksymalna masa startowa wynosi około 6,5 tony. Twórcy nowego drona deklarują, że ładowność nowego bezpilotowego statku powietrznego wynosi 1,2 tony. Dron jest w stanie latać na pułapie 13 tysięcy metrów, jak do tej pory nie zostały ujawnione informacje dotyczące jego wyposażenia, a także zasięgu i długotrwałości lotu. Nowy dron posiada cechy obniżonej wykrywalności. Według doniesień i sugestii zachodnich ekspertów dron ma być przeznaczony do atakowania celów położonych na dalekich tyłach nieprzyjaciela oraz paraliżowania obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela. Jednocześnie Turcy prowadzą dalsze testy dronów Bajraktar TB-3. 2 listopada 2023 roku Ukraina, jak twierdzą ukraińscy wojskowi, w dniu 2 listopada bieżącego roku w rejonie Switłodarska, w rejonie Donieckim, ukraiński dron zdołał zaatakować i zniszczyć stanowisko kontroli rosyjskiego drona Zala 421-16E. W wyniku ataku zginął jeden operator, a drugi został ranny. Ukraińcom udało się także zniszczyć rosyjski dron. Na nagraniu przedstawionym przez Ukraińców widać jak próbują namierzyć i ostrzelać odczołgującego się rannego żołnierza, który nie ma uzbrojenia i próbuje wycofać się do Rolwu. Drony Zala wykorzystywane są do wykonywania zadań rozpoznawczych i korygowania ognia własnej artylerii. 2 listopada 2023 roku, Wielka Brytania. Brytyjskie analizy dotyczące wydarzeń na Ukrainie wskazują, że coraz większym zagrożeniem dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy pozostają bezpilotowe statki powietrzne Lancet, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były jednym z najskuteczniejszych systemów uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosjan. Lancety produkowane są przez Zala Aero Group, która odpowiada także za produkcję bezpilotowych statków powietrznych Orlan 10, które często wykorzystywane są wspólnie z lancetami. Orlany prowadzą działania rozpoznawcze, a następnie cele ukraińskie są zwalczane przez lancety. 3 listopada 2023 roku Wielka Brytania. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii ogłosiło, że w najbliższym czasie będzie kontynuowało działania, których celem jest stworzenie systemu zwalczania niewielkich bezpilotowych statków powietrznych. Planowane wydatki na ten cel mają wynieść nawet 17 milionów funtów. Jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że współpracę z Brytyjczykami podjęła amerykańska firma Android Industries która zajmowała się do tej pory głównie tworzeniem scentralizowanych systemów teleinformatycznych oraz technologią bezpiecznej wymiany danych. Działania prowadzone przez Brytyjczyków dostały kryptonim Talos. Aktualnie Brytyjczycy wykorzystują system Orkus, który jest złożony z przenośnej wyrzutni rakiet, optycznego systemu detekcji i stacji radarowej. Oprócz tego, Brytyjczycy wykorzystują jeszcze ręczny zestaw przeciwlotniczy LMM Marlet, naprowadzany laserowo. 3 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone firma L3 Harris otrzymała kontrakt od amerykańskiej marynarki wojennej na modernizację systemów walki elektronicznej na samolotach wielozadaniowych FA-18 Hornet. Firma poinformowała o zawarciu kontraktu na swojej stronie internetowej. Jest to kolejny duży sukces komercyjny L3 Harris, która jakiś czas temu zawarła kontrakt na budowę samolotów uderzeniowych dla amerykańskich sił specjalnych. Osobny materiał poświęcony samolotowi AT-802U Skywarden pojawił się niedawno na kanale, więc zainteresowanych tym wątkiem zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Nowy kontrakt dotyczący zastosowania systemów walki elektronicznej na samolotach FA-18 Hornet został wstępnie wyceniony na około 80 milionów dolarów amerykańskich. Aktualnie L3 Harris ma przygotować tylko jeden prototyp zmodernizowanej maszyny. Jednocześnie będzie budowany jeszcze jeden zmodernizowany samolot przygotowywany przez konkurencję. Ostateczna decyzja w kwestii całego wartego kilka miliardów dolarów kontraktu zostanie podjęta w 2026 roku, gdy zakończą się testy zarówno konkurencyjnej modernizacji samolotu FA-18, jak również egzemplarza przygotowanego przez firmę L3 Harris 4 listopada 2023 roku Chile. Chilejskie Siły Powietrzne podjęły decyzję w sprawie przeprowadzenia modernizacji posiadanej floty samolotów wielozadaniowych F-16, które mają zostać dostosowane do standardu M66. Prace modernizacyjne przy 10 samolotach F-16 mają kosztować 177 milionów dolarów amerykańskich. Głównym celem modernizacji chilejskich F-16 jest zwiększenie możliwości operacyjnych samolotów wykorzystywanych przez siły powietrzne tego państwa. Modernizacja samolotów ma objąć m.in. wprowadzenie nowych identyfikatorów swój obcy oraz zastosowanie nowych kanałów transmisji danych LINK-16. Modernizacja ma objąć całą chilijską flotę liczącą 10 samolotów F-16, które zostały zakupione w 2000 roku. Pozyskano wówczas 6 samolotów w wersji C i 4 samoloty w wersji D. Zakupione 23 lata temu myśliwce, prezentowały wariant blok 50. Za zakup samolotów władze w Santiago zapłaciły wówczas 500 milionów dolarów. Proces modernizacji ma odbywać się na terenie amerykańskich zakładów w Fort Worth w Teksasie oraz w Greenville w Karolinie Południowej. Część prac ma być także realizowanych na terenie Chile. Proces modernizowania floty chilijskich F-16 ma zakończyć się 30 listopada. 2032 roku. 4 listopada 2023 roku Turcja. Władze tureckie poinformowały, że tureckie siły powietrzne odebrały samoloty T-38 M Talon z nowym schematem malowania. Samoloty noszą dwukolorowy, szaro-szary kamuflaż, który stosowany jest w maszynach wykorzystywanych do szkolenia bojowego. Malowanie uzupełnione jest przez pomarańczowe detale oraz wizerunek wściekłej pszczoły który został wymalowany na stateczniku poziomym. Autorem projektu jest Omer Ekremen Earthworks. Jak do tej pory nowe malowanie otrzymały dwa samoloty z numerami seryjnymi 63 81 oraz 633737. A teraz przechodzimy do serwisu krajowego, w którym niestety po raz kolejny pojawi się kilka dość przykrych informacji związanych z bardzo. Przykrym wypadkiem, który miał miejsce w Indiach, a który dotyczy polskiego lotnika. Obecnie nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale wszystko wskazuje na to, że to, co się tam wydarzyło, nie skończyło się zbyt dobrze. Nie przedłużając 24 października 2023 roku Warszawa. Na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego pojawili się przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce w tym atasze Obrony pułkownik John F. Zon. W czasie spotkania amerykańscy przedstawiciele dyplomatyczni w Polsce wręczyli jednemu z żołnierzy pierwszej bazy lotnictwa transportowego medal The Air Force Achievement Medal. Odznaczenie zostało nadane 24 października, natomiast pierwsze informacje na ten temat pojawiły się dopiero na początku listopada. 29 października 2023 roku Górki Wielkie. Przedstawiciele firmy Avionik poinformowali, że sukcesem zakończyła się budowa pierwszego seryjnego szybowca Diana 4. W stworzeniu szybowca uczestniczyli m.in. profesor Krzysztof Kubryński, Sebastian Kawa oraz przedstawiciele biura konstrukcyjnego firmy Avionik, w skład którego wchodzi m.in. Grzegorz Sadłek. Diana 4 to szybowiec wyczynowy klasy 18-metrowej. Po zainstalowaniu napędu możliwe jest przeprowadzenie samodzielnego startu i lotów w warunkach atermicznych. Diana 4 została zaprojektowana całkowicie od podstaw z wykorzystaniem technologii kompozytów cienkowarstwowych. Znaczna część finansowania tego projektu pochodziła ze środków Unii Europejskiej. 30 października 2023 roku, nowy glinnik. Na lotnisku w Nowym Glinniku szef Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał żołnierzom 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pierwsze dwa egzemplarze nowych śmigłowców AW-149. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie stoją przed Polską. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Bliski Wschód także jest miejscem, w którym toczy się wojna. Są bardzo silne napięcia w regionie Azji. To wszystko powoduje, że perspektywy rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej nie są dobre. Jedyną skuteczną odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmacnianie wojska polskiego. Dlatego z wielką satysfakcją jestem tu z Państwem, żeby pokazać dwa spośród 32 śmigłowców z rodziny AW-149, które są już na wyposażeniu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, powiedział przy okazji przejęcia śmigłowców przez wojsko minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. AW-149 to maszyna produkowana przez firmę Leonardo. Śmigłowiec jest wykorzystywany do zadań transportowych, wsparcia pola walki, a także zadań ratowniczych. W zasadzie maszyna jest powiększoną wersją śmigłowca AW-139. Polskie śmigłowce mają przenosić m.in. pociski przeciwpancerne Hellfire 31 października 2023 roku Indie. Od ponad tygodnia trwają poszukiwania polskiego paralotniarza, który zaginął u podnóża Himalajów nieopodal miasta Dharamasala w stanie Himachal Pradesh, poinformował portal Times of India. 73-letni Andrzej Kulawik był po raz ostatni widziany około południa czasu lokalnego 23 października bieżącego roku, potem utracono z nim kontakt. Nie powiodły się także próby nawiązania łączności za pomocą radiotelefonu. Dwa dni później jego paralotnie dostrzeżono na ośnieżonej górze niedaleko wsi Kaniaryja. Na miejsce wysłano ekipę ratowniczą, ale załoga śmigłowca prowadzącego poszukiwania musiała przerwać działania ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne. W kolejnych dniach poszukiwania zostały wznowione, ale jak do tej pory nic nie wiadomo na temat tego, by poszukiwania prowadzone m.in. z wykorzystaniem śmigłowców przyniosły jakieś skutki. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, chociaż trzeba przyznać, że ta nadzieja powoli zaczyna wygasać. 2 listopada 2023 roku Kraków. Na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego odsłonięty został nowy mural przedstawiający samolot F-16 TS-11 Iskra. PZL P-7A, PZL-23 Karaś, Hawker Hurricane, RWD-5 Bis oraz RWD-6. Autorem muralu jest doskonale znany polskim miłośnikom lotnictwa artysta Robert Firszt. W odsłonięciu muralu uczestniczyli Tomasz Kosecki, Leszek Mańkowski, prezes krakowskiego koła seniorów lotnictwa, generał brygady Michał Strzelecki, dowódca 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, Którzy dokonali przecięcia wstęgi otaczającej hangar, na którym wymalowano mural. Mural został poświęcony przez księdza podporucznika Pawła Zieje. Mural został namalowany na jednej ze ścian hangaru łukowego Blaszanego, nazywanego potocznie hangarem NATO. Pozostajemy w Krakowie. 3 listopada 2023 roku Kraków, według oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego ze środków programu realizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspieranie działań muzealnych ma zostać sfinansowany projekt renowacji unikatowych szybowców IS-1 SEMP, ISC Żuraw oraz SZD-10 Czapla. Według informacji opublikowanych przez krakowskich muzealników program renowacji szybowców ma potrwać co najmniej dwa lata. A w dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli był on dla Państwa interesujący, to zachęcam do wsparcia kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, na przykład wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, materiały tylko dla wspierających, a także dodatkowe emotikonki i inne drobne bajery. Dziękuję za wirtualną kawę i pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza widzów wspierających. Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Grabka, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsana oraz Hena Agliego. Wszystkiego dobrego i ługłem przeciętnie na dzień dzisiejszy. Debesta całe te.